Główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Kamila Korzeniowska. Minęła 18.30. Dobry wieczór. Czas podsumować to, co działo się dziś na Opolszczyźnie. Zapraszam. Na co dzień z naszej pomocy korzysta około 100 osób bezdomnych, skrajnie ubogich. Bank Żywności w Opolu wspiera potrzebujących przez cały rok. Dzisiaj wyłaniamy oferentów, którzy w swoich dyscyplinach robią duże imprezy. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego podpisano umowy opiewające na kwotę 200 tysięcy złotych. Zmagają się z zadaniami z zakresu optyki i budowy oka, fizjologii, działania tego oka. Już po raz trzeci Uniwersytet Opolski zorganizował ogólnopolskie igrzyska optyczne. W całej Polsce trwa kolejny dzień rolniczych protestów i utrudnień na drogach. Jednak tym razem przed budynkiem Urzędu Wojewódzkiego w Opolu nie było pikiety. Rolnicy usiedli przy stole i spotkali się m.in. z przedstawicielami Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. O szczegółach Hanna Honisz. Spotkanie rolników z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego trwało około 2 godzin. W spotkaniu wzięli udział m.in. wojewoda opolski, marszałek regionu, a także przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Te protesty robią się naprawdę uciążliwe dla rolników. Są zmęczeni. One trwają już od 24 stycznia. No i czekamy dalej na konkrety, które naprawdę nie zapadają. W strukturach gospodarstwa no, ruszyła wiosna, tak? Ruszyły zasiewy, ruszyły koszty i tak naprawdę dalej nie wiemy, co będzie się dziać po żniwach. Konkretów takich stricte niestety nie było, bo ich nie mogło być, tak? Bo wojewoda czy marszałek województwa nie jest w stanie naszych globalnych problemów rozwiązać. Tak? Problem dzisiejszych protestów w Polsce polega na tym, że niestety poprzednie rządy za dużo kompetencji oddały Komisji Europejskiej i dzisiaj wszystkie decyzje odnośnie naszego rynku czy Zielonego Ładu musimy konsultować niestety z Komisją Europejską. Dalej będzie to, co zostanie wynegocjowane w Komisji Europejskiej, dlatego że wszystkie mechanizmy, to po pierwsze muszą być rozwiązania systemowe, po drugie one muszą zadziałać w całej Unii Europejskiej. Jesteśmy państwem członkowskim. Jeżeli mówimy o ograniczeniu importu, jeżeli mówimy o jakichś programach czy mechanizmach, które mają to kontrolować, to one muszą zadziałać w całej Unii Europejskiej. Nie jesteśmy tutaj jako Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego spełnić wszystkich oczekiwań. Ja chciałam tylko przypomnieć wszystkim Państwu, że ja należę do tych osób, które przez wiele lat protestowało. W Warszawie dreptaliśmy i moim jednym hasłem było chodźcie z nami. Podjęliśmy wczoraj decyzję, że pójdziemy z rolnikami w Białym Ładzie. Jeżeli do 1 lipca nie zostanie podpisana ta inicjatywa, to my pójdziemy razem z nimi. Rolnicy oczekują konkretnych zapewnień i rozwiązań swoich problemów, a zatem zapowiedzieli, że przez kolejne 90 dni na Opolszczyźnie potrwają strajki i utrudnienia w ruchu. Bank Żywności w Opolu, mimo że zakończył realizację programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa, nadal wspiera potrzebujących. Codziennie do magazynów docierają produkty od firm i sieci handlowych. Dzięki temu ponad 30 tysięcy osób na Opolszczyźnie może liczyć na pomoc. Z Bankiem Żywności w Opolu współpracuje ponad 120 organizacji pozarządowych. I mimo, że magazyny banku są prawie puste, pomoc nadal trafia do potrzebujących. Przyjmujemy żywność sieci handlowych. Oczywiście te organizacje, które z nami współpracują, bezpośrednio tą żywność biorą do siebie i wydają osobom, które takiej pomocy żywnościowej potrzebują. Oczywiście przyjmujemy żywność od producentów i sklepów tutaj na terenie Opola. I właśnie dzięki temu każdego dnia do banku po produkty przyjeżdża kilka organizacji, które przekazują żywność potrzebującym. To jest 7 samochód już dzisiaj i wszyscy biorą gdzieś około 40-60 zgrzewek. Na co dzień z naszej pomocy korzysta około 100 osób bezdomnych, skrajnie ubogich. Różnie to jest, czasami to jest 40-50, czasami 90 osób, które codziennie z Domu Nadziei korzystają, więc takie wsparcie żywieniowe z tych wszystkich produktów, z których korzystamy, no jest bardzo potrzebne. Wsparcie jest bardzo potrzebne, wiadomo, czasy są trudne. A zawsze jak człowiek coś dostanie, nawet takie
Każda pomoc jest potrzebna. Bank Żywności w Opolu prowadzi także świąteczną zbiórkę produktów spożywczych. Przyjmowaliśmy żywność sieci handlowych i pomagaliśmy wszystkim organizacjom, które chcą zrobić paczki na święta wielkanocne. Udało nam się zebrać w 10 organizacjach 7,5 ton żywności. Bank czeka na rozpoczęcie nowego programu Fundusze Europejskie na pomoc żywnościową. Nastąpi to na przełomie maja i czerwca. Na razie instytucja prowadzi działania, aby każdego dnia wspierać potrzebujących. W Prudniku odbyła się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei w Opolu kandydaci na radnych z Koalicji Obywatelskiej zorganizowali dziś dwie konferencje. Jednym z tematów był pakiet na rzecz ekologii w mieście. Kandydatka na burmistrza Prudnika z ramienia PiS, poseł Katarzyna Czochara, na wczorajszej konwencji przedstawiła sylwetki ponad 30 kandydatów w wyborach do poszczególnych rad, a także główne założenia programu wyborczego. Turystyka, z jednej strony rolnictwo, ale też w dużej kwestii sprawy związane z zakładami pracy, które dawałyby zatrudnienie. Dla mnie osobiście ważnym tematem będzie powiększenie również specjalnej strefy ekonomicznej. Z kolei kandydaci na radnych miasta Opola z Koalicji Obywatelskiej zorganizowali dziś dwie konferencje. Pierwsza z nich dotyczyła planowanego przez nich pakietu na rzecz ekologii w mieście. Zielony budżet, dedykowana kwota dla mieszkańców, którzy będą mogli wydać te pieniądze na upiększenie najbliższej okolicy w ich miejscu zamieszkania. Zmiana programu wymiany kopciuchów w Opolu, żeby ten program był bardziej dostępny dla mieszkańców naszego miasta. Ten program trzeba zmodyfikować w ten sposób, aby miał wyższe progi dotacji, ale dla osób najuboższych. Drugim tematem był program darmowych żłobków dla mieszkańców Opola oraz aktywizacja zawodowa młodych mam. Sukcesywne, planowe wykupywanie miejsc w żłobkach prywatnych lub też, oczywiście, to też się stało w Warszawie, budowanie kolejnych żłobków publicznych. W Opolu będzie zostawało więcej ludzi z tymi małymi dziećmi, tak myślę. Te rodziny będą, więcej rodzin znajdzie tutaj swoje miejsce, dlatego że i będzie więcej rodzin decydować się na kolejne dzieci. Kandydat do Rady Miasta Opola, Paweł Dedyński z Komitetu Prawa i Sprawiedliwości na swojej konferencji prasowej poruszył temat bezpiecznego użytkowania miejskich hulajnóg elektrycznych. Postulujemy za wydzieleniem, bo tu nie trzeba dużo inwestować. Wydzielmy tylko miejsca, gdzie można bezpiecznie pozostawić hulajnogę. Kolega właśnie nawiązał, że na Słowacji, w Bratysławie ten problem jest idealnie rozwiązany i nikomu to nie przeszkadza. To wsparcie dla tych, którzy organizują wydarzenia sportowe. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego podpisano dziś umowy opiewające łącznie na kwotę 200 tysięcy złotych. Pieniądze trafią do organizacji kreujących wydarzenia sportowe w takich dyscyplinach jak lekkoatletyka, triatlon, judo czy jeździectwo. Po raz pierwszy mamy konkurs na najważniejsze wydarzenia sportowe. Do tej pory te wydarzenia były jakby w takim ogólnym konkursie sportowym. Podjęliśmy decyzję, że jednak one są tak kosztochłonne i tak ważne z punktu widzenia sportu opolskiego, że robimy osobny konkurs. Stąd dzisiaj wyłaniamy oferentów, którzy w swoich dyscyplinach robią duże imprezy. Imprezy zazwyczaj o charakterze ponadwojewódzkim, o charakterze krajowym. Na pewno ten konkurs będzie utrzymany. Jesteśmy w stałym kontakcie z okręgowymi związkami sportowymi, bo Mistrzostwa Polski, czyli zawody międzynarodowe, nie robi się z miesiąca na miesiąc. Jesteśmy imprezą, która jest wpisana w kalendarz już europejski, ponieważ mamy kategorię brązowej tak zwanej ligi. Są trzy kategorie, ta najwyższa to diamentowa liga, później są meetingi Ireny Szewińskiej czy Kusocińskiego, to są topowe imprezy Polskiego Związku. My jesteśmy imprezą, która realizuje się w skoku wzwyż damskim i męskim. No, jesteśmy w jedną z najbardziej docenianych imprez, rekordy Festiwalu Skoków, Opolskiego Festiwalu Skoków. To 2,40 Mutazesa Barszym, mistrz olimpijski, który trzykrotnie u nas skakał. Impreza jest imprezą komercyjną, nasz budżet nie jest największy, bo budżety meetingów w tej kategorii, czyli trzeciej, to jest z rzędu 400 tysięcy złotych. W Opolu nie jest to takie proste i myślę, że budujemy oczywiście poziom tego meetingu, żeby skoczyć na wyższą półkę.
Już po raz trzeci Uniwersytet Opolski zorganizował ogólnopolskie igrzyska optyczne. Ich celem jest szerzenie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy na temat optyki geometrycznej i falowej oraz biologii i fizjologii oka. Starałam się jak najlepiej i starałam się po prostu napisać wszystko tak, jak najlepiej umiałam i tego, co się nauczyłam na lekcjach. 4 zadania i 30 uczestników z całej Polski. Tak wyglądał półfinał Igrzysk Optycznych. Poprzedziły go eliminacje online. Celem konkursu jest zainteresowanie uczestników kształceniem się na Uniwersytecie Opolskim w zawodzie optyka okularowego czy optometrysty. Zmagają się z zadaniami z zakresu optyki i budowy oka, fizjologii, działania tego oka na poziomie szkoły średniej. Czyli ponadpodstawowej. Są to takie zadania, które nie wykraczają, przynajmniej na półfinale, poza podstawę programową. Dostaliśmy, powiedzmy, odległości między obrazem, który uzyskujemy od soczewki i przedmiot, który znajduje się od tej soczewki. Mieliśmy narysować rysunek poglądowy, po prostu jak wygląda przekształcony obraz przez soczewkę. Zawsze myślałam, że że zawód optometrysty wiąże się bardziej z fizyką. Nie wiedziałam, że on ma takie ścisłe powiązanie z biologią i dlatego mnie to zaciekawiło. Dla uczestników najważniejsze są możliwości, jakie daje zajęcie jednego z 5 najlepszych miejsc w igrzyskach. Dokładnie taka liczba wystartowała w dzisiejszym popołudniowym finale. 5 finalistów otrzymuje złote indeksy, które umożliwiają wstęp bez egzaminów wstępnych na pierwszy stopień studiów, które prowadzone są w naszym instytucie z optyki okularowej z elementami optometrii. Złote indeksy to nie jedyna nagroda za najlepsze wyniki. Mamy wyjazdy do takiej akademii, gdzie będą się uczyli sztuki optycznej i akustycznej. To jest wyjazd do Niemiec 5-dniowy. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m.in. minister edukacji i nauki, kuratorium oświaty w Opolu, prezydent miasta Opola i marszałek województwa opolskiego. Maciej Dobrzański, Kurier Opolski. A w tym serwisie zobaczą Państwo jeszcze m.in. Rozważam 2 szkoły. Jedna to jest zespół szkół mechanicznych, a druga to elektryczniak, ponieważ chciałbym iść na mechatronikę. W Opolu zorganizowano targi edukacyjne. To już 8 edycja tego wydarzenia. Kilkadziesiąt nowych miejsc pracy w Prudniku obiecuje przedsiębiorstwo produkujące drewniane panele, które wprowadza się do miasta. To kolejna inwestycja w ramach katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Pierwsza łopata już dawno wbita. Część konstrukcji betonowych już stoi, ale do końca inwestycji pozostało jeszcze sporo czasu. Procedura, nazwijmy od pomysłu do finalizacji, no to jest ponad półtora roku, ale tu bardzo nam organy, administracja gminy pomogła przejść płynnie przez tą całą procedurę. 2 współpracowników zamierza na terenie Prudnika utworzyć fabrykę produkującą drewniane panele i elewacje domów hartowane ogniem. Jak podkreślają, obaj są związani z miastem, bo tu wspólnie dorastali. Planowane zatrudnienie jest od 30 do 60 osób. To wszystko zależy od jakby koniunktury na rynku, tego jak to się ułoży. Oczywiście w pierwszym etapie. W pierwszym etapie tak, no, nasze plany rozwojowe są szersze, tylko wszystko jakby małymi krokami. Na podprudnickich działkach należących do katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej powstaje następna fabryka. Władze gminy zapowiadają kolejnych inwestorów. My stawiamy na właśnie mniejsze firmy, które gwarantują większą stabilizację i dla przedsiębiorców prowadzących tu działalność i dla samej gminy. Mieliśmy już kiedyś duży zakład, który upadł i do dzisiaj jakby nie możemy się po tym pozbierać. Na razie główną potrzebą inwestorów jest pewny dostawca gazu. Liczą więc na biogazownię, którą kolejny przedsiębiorca zamierza zbudować w pobliskim Wierzbcu. Wojciech Bulasz, Kurier Opolski. Stadion Żużlowy w Opolu będzie przebudowany, zapowiada prezydent miasta. Część gruntów zostanie pozyskanych od PKP Remtrakt. Koszt inwestycji to ponad 20 milionów złotych. Przebudowa potrwa 3 lata i jak przekonują urzędnicy, nie będzie kolidowała z sezonem kolejarza.
Przyszedł czas na stadion żużlowy. Może jeszcze nie tak już na start, ale jesteśmy na etapie, w którym zakończyliśmy przygotowanie koncepcji. Po uwagach też chcę powiedzieć środowiska, tego jak on mógłby finalnie wyglądać. 5,5 tysiąca miejsc mniej więcej, duża trybuna i przeniesienie wieży sędziowskiej na drugą stronę toru. Miasto rozpoczęło rozmowy z firmą Remtra, która sąsiaduje ze stadionem. Chodzi o wymianę działek, tak aby park maszyn, który jest dzisiaj w tym miejscu, znalazł się po przeciwległej stronie, ale poza obiektem. Z tego parku maszyn będziemy tunelem wjeżdżali. Zawodnicy będą wjeżdżali na obiekt, a w miejscu, w którym jesteśmy i po tej stronie stadionu będzie trybuna główna. Chyba nigdzie nie ma takiego toru, gdzie można tak naprawdę przysłowiowo ręką dotknąć zawodników jadących i ścigających się, więc to jest ogromny atut tego stadionu i cieszę się bardzo, że ta decyzja o niezmienianiu geometrii toru została przez wszystkich zaakceptowana, bo to gwarantuje, że tak naprawdę w Opolu zawsze będzie ściganie, zawsze będą te mijanki na torze, no i zawsze będziemy móc się emocjonować tymi zawodami. Integracja mieszkańców oraz budowa relacji sąsiedzkich to założenia programu Dugnat, który od 5 lat prowadzony jest przez Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu oraz lokalne organizacje pozarządowe. Dziś podsumowano projekt. Przez ostatnie 2,5 roku było bardzo dużo takich projektów organizowanych, w których brały tysiące osób. Nie setki, tylko tysiące osób. Czy to były przedszkolaki, czy to były dzieci w szkole, czy to były też studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Czyli dla każdej grupy społecznej była różnego rodzaju forma. Czy to była na przykład kajakarstwo, czy to były zajęcia ze spadochronem z samolotu. Też seniorzy brali udział i młodzież. Każdy z organizatorów, każdy z realizatorów to jest sztab ludzi, którzy muszą się zaangażować, żeby coś zrobić dobrze dla naszych mieszkańców. My jak tutaj mówimy o Dugnacie w liczbach, to podliczyliśmy sobie, że około 16 tysięcy naszych mieszkańców skorzystało z owoców projektu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przystępując do realizacji tego projektu, bardzo ważnym dla nas przedsięwzięciem było powołanie Gminnego Centrum Seniora i Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. To te dwa podmioty, które funkcjonują w naszej strukturze, przyczyniły się do tego, aby móc rozwijać integrację. Zorganizowaliśmy szereg przedsięwzięć dla różnych grup wiekowych. Mówimy tutaj o wyjazdach, wycieczkach, wizytach studyjnych. To już 8. edycja targów edukacyjnych, które zorganizowano w Opolu. Ponad 40 wystawców prezentowało profile, praktyki i korzyści płynące z wyboru danej szkoły. Dopisała też frekwencja. W Dniu Wagarowicza ósmoklasiści postanowili zająć się swoją przyszłością. Od wczesnych godzin porannych tłumnie uczestniczyli w targach Edu Opole. Przed nimi bowiem twardy orzech do zgryzienia. Jaką wybrać szkołę? Rozważam dwie szkoły. Jedna to jest zespół szkół mechanicznych, a druga to elektryczniak, ponieważ chciałbym iść na mechatronikę. W wyborze szkoły kieruję się tym, co mnie interesuje, swoimi pasjami. Myślę nad plastyczniakiem i nad 8 i 9. Jeszcze sport. Lubię grać w siatkówkę. Przy okazji zapoznawania się z ofertą edukacyjną młodzież mogła skorzystać z usług na przykład fryzjerskich. Atrakcji było wiele. Występy artystyczne, stoiska służb mundurowych czy fotobudka. Targi mają pomóc młodym osobom w dokonaniu ważnego wyboru. Chodzi o to, żeby mogli podjąć decyzję świadomie, żeby dowiedzieli się rzeczy, których nie dowiedzą się z ulotek, które mogą gdzieś tam na uczelni dostać. Tu mogą porozmawiać i z absolwentami, i z nauczycielami w tych szkołach. A każda z tych szkół pokazała się z jak najlepszej strony, chwaląc się miejscami w rankingach oraz zapraszając do udziału w zajęciach praktycznych. Nasza placówka już od paru lat kształci uczniów w 6 kierunkach. Technik automatyk, technik mechatronik, technik elektryk, technik teleinformatyk. Mamy bardzo dużo kanap, mamy pufy, mamy bilarda w szkole. Teraz powstaje ping-pong oraz szachy na zewnątrz. Wydaje mi się, że to jest taka jedna z niewielu szkół w Opolu, która jest przystosowana do ucznia i my faktycznie
cieszymy się chodząc do tej szkoły. Liceum ogólnokształcące kształci pod każdym względem, więc można się dużo nauczyć, nie tylko pod jeden kierunek, tylko na temat wiedzy ogólnej. Wybrałam ogólniak ze względu na zajęcia, na różnorodność tych zajęć. Głównie interesowały mnie właśnie języki. W zespole szkół w Tułowicach mamy możliwość do wyboru, jest profil wojskowy, technikum leśne. Ja akurat wybrałam profil wojskowy, bardzo się tym interesuję i wybrałam to liceum, bo jakby wyróżnia nas to, że mamy praktyki. Ostateczną decyzję ósmoklasiści muszą podjąć sami. Mają na to 3 miesiące. Przepustką do wymarzonej szkoły będzie dobrze zdany egzamin końcowy. Hanna Honisz, Kurier Opolski. W tym wydaniu Kuriera Opolskiego to już wszystkie informacje. Za chwilę prognoza pogody, którą przygotowała Wiktoria Marszałek, a tuż po niej rozmowa dnia. Gościem Małgorzaty Lis-Skupińskiej będzie doktor habilitowany Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej. Na kolejny serwis zapraszam Państwa o 21:30. Spokojnego wieczoru, do zobaczenia.